Mimo początkowo złej aury setki milusińskich z opiekunami zebrało się w sobotę 2 czerwca na placu zamkowym w Kończycach Małych, aby po raz kolejny wziąć udział w akcji Mundurowi Dzieciom. To już 10. raz, kiedy różne formacje mundurowe zwarły szeregi z organizacjami społecznymi i zebrzydowickim GOK-iem, by przygotować szczególny Dzień Dziecka z ogromną ilością atrakcji. Jest oczywiście policja i policja z Cieszyna i policja z Zebrzydowic. Jest straż pożarna, zarówno JRG Cieszyn, tak jak nasze OSP i Kończyce Małe i Kaczyce i Zebrzydowice są z nami po raz kolejny. Jest także wojsko z Bielska, a także Wojskowa Komisja Uzupełnień, a także cały czas, z czego się niezmiernie cieszymy, dołączają do nas nowe służby. Po raz pierwszy z nami Straż Miejska z Jastrzębia Zdroju. Dołączyli się, zrezygnowali z własnej imprezy, cieszymy się, że są z nami i mamy nadzieję na dalszą współpracę. To nie wszystko. Po raz pierwszy w Kończycach odbyła się akcja Jedź z głową. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, której celem jest promowanie bezpiecznych zachowań dzieci poruszających się rowerami po drogach publicznych. W ramach akcji można było także skorzystać z symulatora dachowania. To jest akcja, która jest pierwszy raz z nami. Jest to akcja Jedź z głową przy współpracy miasta Ustronia, przy współpracy Komendy Policji w Cieszynie, a także za dużą pomocą i sprawą Krzyśka Pawlika, naszego rzecznika Policji w Cieszynie, którego niestety nie może być z nami, a który do tej pory był tutaj u nas dzielnicowy w Kończycach Małych i z czego mu bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, mimo że jest nieobecny, ale dużo nas tu wspierał, więc dziękuję bardzo serdecznie. Akcja Jedź z głową za nami, symulatory wypadkowe, mam nadzieję, że także nie ostatni raz z nami, więc atrakcji moc. Zaczynam znosić okrzyki. Zostaje poinformowany dowódca zmiany, który montuje szybko grupę interwencyjną. Oczywiście wcześniej jeszcze jest krótka rozmowa z psychologiem, z wychowawcą, którzy próbują podjąć negocjacje z osobą agresywną na spacerniku. Te negocjacje nie przynoszą skutku, wchodzi grupa interwencyjna. No, a co to jest? Funkcjonariusze uzbrojeni są przyjazdu bezpośredniego, starsze ochronne. W tej chwili tworzy się szyb specjalny, tak zwany żur. Wszystko oczywiście wykonywane jest na komendy. Wezwane wsparcie jest szczelbą, łatwą drogą, amunicją niepenetracyjną, to gumowe kule. W tej chwili następuje obezwładnienie, przeszukanie. Aczkolwiek osadzony jest dalej agresywny. Jeden z funkcjonariuszy przeszukuje dokładnie ciało osadzonego. W tym przypadku okazało się, że ma jakieś ukryte jeszcze jakiś niebezpieczny czyn. Po obezwładnieniu i zastosowaniu transportowej osadzony każdy przypadku jest prowadzony do celi zabezpieczających. Osadzony dalej stawia opór. Odpowiednie kroki zostają podjęte, żeby przenieść osadzonego. Dla portalu śląskacieszyńskiego OX.pl Przemysław Lose.